Witajcie w północnych rejonach Krakowa. Jesteśmy w miejscu mniej znanym, ale na pewno uwielbianym przez ptactwo. Zapraszam Was na spacer po zakątku zielonym do Lasu Witkowickiego, do Doliny Bibiczanki. Zaczęliśmy naszą wycieczkę od ulicy Wądu i idziemy wzdłuż potoku Bibiczanka. Dlaczego? Zaraz się przekonacie. Jeszcze tylko przez mostek, pod mostkiem. Ponoć tutaj też są pstrągi. Przez przeprawę dziką. I weszliśmy tutaj w Las Witkowicki. Odtąd się zaczyna. I po 50 metrach dochodzimy do miejsca odpoczynku pierwszego w lesie. Ścieżek w tym lesie jest dość sporo. Nie tylko jedna główna, ale one się krzyżują, idą czasami równolegle. Warto obejść wszystkie, bo każda jest inna, słuchajcie. Tu jest po 50 metrach następna tablica informacyjna. Las w Witkowicach, użytek ekologiczny o powierzchni 15,7 hektara. Powołany uchwałą Rady Miasta Krakowa w 2010 roku. Jesteśmy w Dolinie Bibiczanki. Regulamin korzystania z placu zabaw. Dochodzimy do miejsca najbardziej popularnego w całej Dolince Bibiczanki w Lesie Witkowickim, czyli miejsca piknikowego. Przyszliśmy dzisiaj przed południem. Jest godzina około 9:30. Zobaczcie, spójrzcie, jak pusto. Tam, gdzie Wam proponowałem zacząć wycieczkę, przy ulicy Wądu można było zostawić samochód, potem do niego wrócić okrężną drogą. Natomiast tutaj, przy tym placu zabaw, również można postawić kilka samochodów i mostkiem dojdziecie na szlak. Las jest trochę zdziczały. Spójrzcie na te bluszcze. Patrzcie, jak porośnięte tutaj podłoże i dość wysoko wyrastają na drzewa. Kolejny mostek drewniany. Jest ich tu kilka. Takich miejsc, gdzie można zapalić ognisko, oczywiście bezpiecznie, i rozpalić grilla, jest kilka w tym lesie. I często wieczorami, popołudniami oblegane. Tutaj ścieżka się rozwidla. Można iść lewą stroną, można też prawą. Ta po prawej będzie nieco dziksza.
kolejny mostek do pokonania. Dzieciakom to na pewno by się podobało. W zimie bibiczankę dużo lepiej widać, nie ma liści, więc widać jak ona się wije. W tej chwili niestety, ale liście utrudniają to. Idziemy, widzimy, że tam rzeka płynie, natomiast nie widzimy całego koryta. Przekraczając bibiczankę przez mostek i idąc ścieżką po lewej stronie, dojdziemy bardzo szybko do następnego mini parkingu. Kolejne tablice informacyjne. I tu właśnie jest most i droga, która przecina dolinkę Bibiczanki na pół, las Witkowicki na pół. Zobaczmy też, co po drugiej stronie, tą drugą ścieżką, jakbyśmy poszli, jak tam wygląda. Akurat tutaj trafiłem na jakieś powalone drzewo, najwidoczniej musiał dostać piorunem. Postaramy się przedrzeć tutaj obok. O kurcze, jakoś trzeba dać radę. O, już, ale tak centralnie na ścieżce jest uroczo. Czernidłak błyszczący też tutaj sobie rośnie na pieńku. Widzicie go? Piękny. Wyszliśmy z drugiej strony mostu. Ależ piękne ptaki śpiewają. I tu jest kolejny mini parking. Wchodzimy w drugą część Doliny Bibiczanki. Część Dolinki Bibiczanki jest całkiem inna, jest jakby szersza, również są tutaj ścieżki, które prowadzą z jednej, z drugiej strony rzeczki, natomiast jest spokojniej, ale są tutaj dwa miejsca takie piknikowe i one są zazwyczaj oblegane. Zobaczymy, jak to tym razem jest. Sama Bibiczanka tutaj już bardziej kluczy. Meandruje. Widzicie, tam również jest mostek na drugą stronę. I tu już jest pierwsze miejsce piknikowe. Już ktoś ognisko rozpala albo gasi.
Jest tu kilka tych miejsc piknikowych. W ciszy, spokoju można przygotować sobie posiłek. Zejdźmy tutaj troszeczkę niżej. Jak wspomniałem, spójrzcie, bibiczonka tutaj dość mocno meandruje. Tutaj przepływa. Tam było przymulenie, więc wydrążyła sobie pod spodem może jakieś 10 metrów podziemny korytarzyk, czy nawet dwa, może kilka korytarzyków i płynie sobie dalej. To jest znacznie przyjemne. Tu jak już wyszliśmy na górę, to około 200-250 metrów, dochodzimy do drogi. Trzeba ją po prostu przeciąć i iść dalej prosto. Tu po prawej stronie na dole, tam są właśnie te parkingi i połowa dolinki. A my jedziemy dalej prosto. Tam będzie widok na Kraków i dojdziemy do miejsca, od którego zaczęliśmy przygodę. Rozbudowuje się Kraków w tą stronę, ale jeszcze widać stąd Tatry. Bardzo w oddali, dzisiaj za chmurami, ale widać tam jakieś szczyty, wysokie Tatry. Kiedyś był tu piękny widok, jak nie było tych bloków. Jeżeli wrócicie tutaj przez górkę, to wyjdziecie na ulicę Natansona, do ulicy Wondum, z której zaczęliśmy wycieczkę. Będzie około 200-300 metrów na prawo. Cześć!